Słuchajcie, jeśli chcecie, żebym jeszcze raz spróbował znowu zagrać te, ułożyć te kilkadziesiąt draftów, to trzymajcie się mocno krzeseł, bo będziecie potrzebować aż 1000 łapek w górę, żeby mnie do tego 2.9 namówił. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Poprzedni filmik z tego draftu zobaczyło ponad 100 tysięcy ludzi. Wow! I zostawiliście 5000 łapek w górę. To zdecydowanie najlepszy wynik na moim kanale ever. Masa draftów, pieniędzy i czasu, żeby zrobić ten jeden, jedyny 190 draft. Ale pewnie zapytacie, dlaczego filmu nie było tak długo. Otóż próbowałem 3 razy po kilka godzin klepania tych zawodników, wybierania, szukania. Masakra. Nie mam już na to ochoty, jestem zmęczony, mam tego dosyć. Koniec z draftem 190. Tak jak widzicie, to jest ostatnia moja próba, taka żebyście widzieli. Najbliżej tutaj byłem, także jak już wiecie, no niestety nie udało się. Po tym ostatnim filmem niektórzy ludzie pisali, że źle ustawiam ławkę, bądź że nie wybieram legend. Tak naprawdę nie wiem, ile oni grali draftów, żeby mówić, że niżej oceniono o 6 punktów legenda da lepszą ocenę. A co do ławki, to logiczne, że ustawiałem od najlepszego do najgorszego. Tylko to, co było na filmie, to często końcowy akt desperacji, jak już widziałem, że tego 190 po prostu się nie udało wykręcić. Nie wrzucam tych innych prób, to jakbym miał wszystkie wrzucić, to by chyba film trwał z godzinę albo dwie. Na koniec stwierdziłem, że zrobię sobie jakiś dobry skład i zwyczajnie wygram drafta. Mam nadzieję, że taka forma filmu wam się spodoba. No i niestety, ja nie miałem takiego szczęścia, żeby ani razu trafić 4 toty w jednym składzie, a widziałem, że niektórym się tak właśnie udawało. No to zgodnie z obietnicą wygrywamy drafta, tutaj macie mój skład. Na ataku Martial, Aguero, w pomocy De Bruyne. Ja ogólnie spoko, jeszcze na ławce Ronaldo, toty, więc powinno być łatwo. A to jest skład mojego pierwszego rywala. Jak zwykle, to samo z przodu. No i mam pierwszą sytuację, 59. minuta, wszyscy uciekają od Ronaldo. No to trzeba uderzyć z dystansu, Ronaldo położył się niczym worek z ziemniakami, a tutaj rzut wolny, bang, jest 2-0. No ta pierwsza runda nie była zbyt trudna, no ale tutaj przeciwnik, no też legenda gdzieś tutaj fajnie, to znaczy nie też, bo tamten jej nie miał, ale tutaj Ronaldo z dystansu. I no niestety przegrywamy. Rzut wolny, zobaczcie, rzut wolny, 63. minuta, Ramos dostał czerwoną kartkę u przeciwnika, sprytne podanie, no tak to jest, jak ktoś staje na słupku obrońcą. I tutaj kontratak, Antony podaje do Cristiano Ronaldo, jest tam jeszcze ktoś do podania, ale po co podawać, jak można uderzyć. Kolejna sytuacja. Przepraszam, tu nie ma bramki, to jest słupek. No, sam się zmyliłem tym montażem. Zobaczmy teraz tutaj sytuację. Ronaldo, Rabono, Taco. A nie ma co, trzeba się trochę podierać. Ale tutaj zobaczcie, rzut rożny, a jego bramkarz został. Jedź, Antony, jedź. Pusta bramka, to nic, że już wygrałem ten mecz. To nic, goni mnie. O, za taki wślizg, który chciał mi zrobić tam z tyłu. Pobawimy się z nim trochę. Mamy bramkę na 4-1. O matko, co to był za dziwny mecz. Na szczęście wygrany 4-1. Tutaj nawet nie ma sensu pokazywać składu mojego przeciwnika. 1-0 w 16 minucie, gryziemy swoją rękę. I tutaj sytuacja z 39 minuty. Tutaj zobaczcie, kilka ładnych podań, wychodzimy praktycznie sam na sam. Tutaj dużo przypadków w tym podaniu i brameczka. Tutaj nastąpił rage quit, 2-0, mamy finał. I taki koleś ma skład w tym finale. No nic, zobaczymy, co to będzie. Cristiano Ronaldo zaskakuje moją obronę. Strzał, padaka. Nie, to nawet wiecie co, nie ma co tego komentować. Jedziemy, następna akcja. Ale co tu się dzieje? Messi atakuje i wywraca się z głodu. No niestety, taka prawda. Mamy 2-0 w finale. No będzie bardzo ciężko. Chociaż zobaczmy Berba spin w wykonaniu Ronaldo. Ronaldo podanie do Martiala. Martial, ależ tutaj to zrobili. No będzie podanie na pustą. Musi być i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie fakt, że ten mecz skończył się 2-1. Odbieram paczki za trzecią rundę. Tutaj. A tutaj Griezmann na okładce, czyli w środku będzie Benzema. No nie, no Griezmann. No i niestety nie wygrywam tego drafta, ale nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował jeszcze raz. I tutaj macie już paczki za wygranego drafta. Pierwsza paczka za 15 tysięcy monet, tutaj kompletnie nic. I zostały jeszcze mega paczka i paczka rzadkich zawodników, czyli 12 rzadkich w jednej paczce. No i zaczynamy od mega paczki, miejmy nadzieję, że coś tu się trafi. Ale emocje, no i tylko mało warty Pepe. Tutaj najlepsza paczka, 50k, Thibaut Courtois na okładce i w środku też Thibaut Courtois. Są jakieś jaja, nie rozumiem. Mam nadzieję, że film się podobał, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć. Dobra, masz, zmieniaj, zmieniaj.
12 seconds later. Jestem głupi. Dobra, więc tak. Więc zaczynamy od tego, że zmieniły mu